Często można usłyszeć o alkoholowych ekscesach naszych piłkarzy, ale trzeba przyznać, że w porównaniu ze swoimi poprzednikami obecnie mamy do czynienia ze statkiem aniołków. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o największej alkoholowej aferze w dziejach polskiego piłkarstwa, czyli o aferze na Okęciu. Piłkarze kadry polskiej czasów PRL nigdy nie należeli do abstynentów i czasami wybuchały afery z alkoholem w tle. Największa z nich miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 1980 roku, co było tyle wydarzeniem bez precedensu, że posadę stracił selekcjoner, a czterech piłkarzy zostało zawieszonych. Co gorsza, byli to najlepsi piłkarze tej kadry. Rankiem 30 listopada polska kadra miała odlecieć do Włoch na zgrupowanie, a stamtąd polecieć na Maltę na mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Po przybyciu do Warszawy zawodnicy zostali zakwaterowani w hotelu Vera i rozpoczęli integrację we własnym gronie. Takie zachowania uważano wówczas za zupełnie normalne. Tym razem jednak przekroczono pewną granicę, bo chociaż na zgrupowaniach kadry zawsze pojawiał się alkohol, to jednak sprawa nie przedostawała się do mediów. Ekscesy alkoholowe zdarzały się w klubach, natomiast podczas zgrupowań reprezentacji dbano, by wyciszyć temat. O pijackich ekscesach kadrowiczów doskonale wiedzieli selekcjonerzy, ale nie reagowali. Być może dlatego, że gdyby chcieli stworzyć kadrę z samych abstynentów, to mieliby duży problem z obsadą wielu pozycji. Podobno pili wszyscy, czy to w klubie, czy reprezentacji, a zgrupowania kadry zaczynały się od wieczorku zapoznawczo-refleksyjnego. Potem następowały zajęcia w podgrupach, a kadrowicze opuszczali hotel, by ruszyć w rejs po warszawskich knajpach. Rankiem 30 listopada dziennikarze, którzy pojawili się na lotnisku Okęcie, ujrzeli bardzo zmęczonego bramkarza kadry Józefa Młynarczyka. Zawodnik miał problemy z poruszaniem się, zachowaniem pozycji pionowej i chyba nie do końca wiedział, co się wokół niego dzieje. W tej sytuacji selekcjoner Ryszard Kulesza nie miał wyboru i postanowił, że Młynarczyk pozostaje w kraju. W obronie bramkarza wystąpili Zbigniew Boniek, Stanisław Terlecki i Władysław Żmuda, czyli rada drużyny. Zbigniew Boniek twierdził później, że Młynarczyk wprawdzie widać było, że nie spał wiele tej nocy, ale na pewno nie chwiał się na nogach, nie zataczał i nie miał problemów z utrzymaniem pozycji pionowej. Na domiar złego trener Kulesza ostatnią noc spędził w domu i o całej sprawie dowiedział się z dużym opóźnieniem. Nie zdążył odpowiednio zareagować i to był błąd, który miał się na nim zemścić. Kadra pojechała na lotnisko autokarem, ale Młynarczyk zabrał się samochodem prywatnym Stanisława Terleckiego. Trener Kulesza nie bardzo wiedział, co zrobić. Dziennikarze zaczęli coraz bardziej się niecierpliwić. Porobiły się na lotnisku małe grupki. Z jednej strony działacze, z drugiej piłkarze, a pośrodku Młynarczyk, który nie bardzo wiedział, co ma ze sobą zrobić. Na lotnisku cały czas pracowały kamery. Dziennikarze zwęszyli sensację. Były mikrofony, odpowiednie oświetlenie. Nie było możliwości spokojnej rozmowy. Gdyby nie te światła, mikrofony i kamery, cała sprawa miałaby zupełnie inny wymiar. A tak informacja poszła od razu niemal w świat. Stąd też wzięły się nerwy, okrzyki typu: panie, zabierz pan stąd ten mikrofon. I stąd też przerwa w dostawie prądu do kamery, gdy Stanisław Terlecki wyrwał wtyczkę z gniazdka. Sprawy nie dało się już wyciszyć i wiadomo było, że cała afera znajdzie się w wieczornym wydaniu dziennika telewizyjnego. Kulesza nie miał wyboru. Uległ presji zawodników i Młynarczyk poleciał z kadrą razem do Włoch. Co prawda, reprezentacyjny bramkarz nigdy nie uchodził za wielbiciela zakrapianych imprez, ale wiadomo było, że poprzednią noc spędził w Adrii razem z dziennikarzem telewizyjnym Wojciechem Zielińskim, a towarzyszył im skrzydłowy Włodzimierz Smolarek. Panowie w trójkę wypili bardzo dużo alkoholu, natomiast chyba Smolarek miał zdecydowanie mocniejszą głowę. Wprawdzie Młynarczyk w swoich wspomnieniach napisał, że wypił tylko wtedy lampkę szampana, ale nie dajmy się zwariować. Dziwnym trafem nasi sportowcy przyłapani na alkoholu zawsze tłumaczyli się, że wypili małe piwo, kieliszek wina lub mały kieliszek wódki. Dopiero po latach z reguły prawda wychodziła na jaw, a nie ukrywajmy, większość z naszych sportowców nie wylewała za kołnierz. Inna sprawa, że Młynarczyk miał faktycznie małą tolerancję na alkohol. Po
Podobno Smolarek wrócił do hotelu tuż po północy, natomiast Młynarczyk z Zielińskim przyjechali dopiero o 5 rano. Całą aferę nakręcił dziennikarz, który urządził awanturę w recepcji i w efekcie obudzono kierownika reprezentacji i sprawy nie dało się już wyciszyć. Bramkarz reprezentacji Polski był kompletnie pijany, co doskonale wychwyciły kamery telewizyjne. A tak naprawdę cała afera by nie nabrała swojego rozmiaru, gdyby nie zachowanie Stanisława Terleckiego. Przecież wystarczyłoby podejść do dziennikarzy i powiedzieć: panowie, nie filmujcie, Józio jest zmęczony, bo całą noc pił z Wojtkiem Zielińskim. I zapewne na tym sprawa by się skończyła. Pozostałaby tylko wewnętrzną sprawą kadry i PZPN-u. Terlecki, zamiast jednak poprosić, zachował się zupełnie irracjonalnie. Zaczął biegać po całym lotnisku, wyrywać kable, zrywać mikrofony i krzyczeć: nie filmujcie, nie filmujcie. To tylko podnieciło dziennikarzy. Zrobiła się z tego afera, której wyciszyć się już nie dało. A co ciekawsze, większość dziennikarzy dopiero po występie Terleckiego zorientowało się, że ktoś jest pijany. Pijany kto pijany? Aha, Młynarczyk. Ostatecznie kadra poleciała do Włoch, ale jeszcze przed meczem z Maltą banda czworga, czyli Młynarczyk, Boniek, Żmuda i Terlecki powróciła do kraju. Stanęli przed odpowiednią komisją PZPN-u i zostali solidarnie zdyskwalifikowani. Tak naprawdę to tylko bramkarz okazał skruchę, pozostali nie bardzo. Co więcej, Boniek w 2002 roku już jako wiceprezes PZPN twierdził, że niepotrzebnie rozmuchano całą aferę, a poza tym to nie była afera, tylko jakiś kabaret. Ryszard Kulesza stracił posadę, natomiast Boniek i Żmuda po pewnym czasie przyznali się do winy i okazali skruchę i cofnięto im dyskwalifikację. Razem z Młynarczykiem stanowili silne punkty kadry, która kilkanaście miesięcy później na mundialu w Hiszpanii zdobyła trzecie miejsce. I tylko dla Stanisława Terleckiego afera na Okęciu okazała się końcem reprezentacyjnej kariery. Skrzydłowy wyjechał do USA i nigdy więcej w reprezentacji już nie zagrał. W ten sposób dołączył do grona kilku znakomitych polskich skrzydłowych, którzy z powodów pozasportowych nie zrobili nigdy takiej kariery, do jakiej byli predysponowani. Na koniec pozostaje pytanie. Gdyby taka afera wydarzyła się niedawno, kiedy Boniek był prezesem PZPN, to czy uznałby ją za cyrk albo kabaret? Czy może okazałby więcej wyrozumiałości swoim młodszym kolegom, skoro sam trochę miał za uszami? A przecież takie sprawy zdarzają się do dnia dzisiejszego. Wystarczy przypomnieć historię z 1995 roku, kiedy nasza kadra przegrała ze Słowacją 1-4, a w tle był nie tylko alkohol, ale także bunga-bunga z prostytutkami. Cóż, życie i sport. Więcej o aferach w sporcie epoki Polski Ludowej znajdziecie w mojej książce Życie towarzyskie elit PRL. A jeżeli się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samopołudnie. Hej, hej!